macht man, wenn einem jeder erzählt, dass die besten Zeiten vorbei sind? Die Erfolge bloß ferne Vergangenheit. Stadion umjubelt den neuen deutschen Fußballmeister. Der Aufstieg weit entfernt. Und die zweite Liga die Heimat. Was macht man, wenn selbst die treuesten Fans nicht mehr an einen glauben? Wenn alles gegen einen zu laufen scheint und kein Gegner mehr vor Ehrfurcht erstarrt. Ich sag euch, was man macht. Man rennt noch schneller, trainiert noch härter, kämpft um jeden Zentimeter. Schaut nur noch nach vorne. Wischt alle Zweifel beiseite, vertraut auf sein Talent und glaubt an seinen Traum. Man geht ins Stadion und zeigt es allen. Schreit noch lauter, holt alles aus sich raus, wird eine Einheit und gibt alles für den anderen. Denn die Hölle entfacht man nur zusammen. Machen, dass wir im letzten Drittel nicht energisch genug versucht haben, auf das Tor zu spielen. Dann, wie es so ist, wenn du in der Situation bist, in der wir sind. Und darauf werden wir uns ab morgen vorbereiten. Ve 19 yaşında olmak üzere iki tane kalecimiz var. Overall'lar çok yüksek olmadığı için scout ekibimiz o yönde çok fazla çalışma yapıyorlar. Almanya ve İsviçre'de. Gördüğünüz gibi 26 oyuncumuzun 10 tanesini defans oyuncuları oluşturuyor. 3 tane stoperle oynuyoruz çünkü 3-5-2 taktiğimiz var. Hainault gibi tecrübeli bir kaptanımız var savunmada. Yanında Özgür Özdemir var. Değişmeli oynuyorlar tabii ki. Scholes gibi hem stoper hem sol bek oynayan gelecek vadeden oyuncular da var. Gerçi overall 54 ne kadar vadediyor. Neyse orta saha rotasyona hazır. Aç oyunculardan oluşuyor. Genelde yaş ortalaması 20-22 civarında. Evet kanatlar rezil. Maalesef kanatlara takviye kesinlikle gerekiyor. Gerçi genç geliştirilebilir isimler var. Forvetlere baktığın zaman 5 tane santroforumuz var. Ama belki bir isim daha alabiliriz. Çünkü genç isim genelde forvetlerimiz.
Ruben Jensen, willkommen zurück beim FCK. Direkt mit ins Trainingslager gestartet. Zunächst mal die Frage, wie fühlst du dich? Wie ist es, wieder hier zu sein? Ja, ich freue mich. Ich kenne viele Jungs von... Auf jeden Fall froh, dass du wieder da bist. Jetzt bist du ja direkt mit ins Trainingslager hier in Marbella. Wie ist dein erster Eindruck? Dass wir werden viel arbeiten. Wir werden auch viel tun, um uns zu verbessern. Und ich glaube, dass wir haben die Spieler, auch die Qualität. Hallo liebe FCK-Freunde, ich bin der Joel, ich bin neu von Leverkusen. Ja, freue mich jetzt riesig hier zu sein, habe das Spiel am Montag verfolgt, war wirklich beeindruckt von der super Stimmung im Stadion und hoffe, dass ich dann bald von euch auch gut unterstützt werden kann. Was heute hier los ist. Na inauguracyjny mecz sezonu zapraszają Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Sezonowej próżni i dlatego chyba wszyscy odetchniemy z ulgą, gdy sędzia gwizdnie po raz pierwszy. Nowy zawodnik na środku obrony wzmocni ją. W końcu to debiutant. Czy zdążył się już zaklimatyzować w nowej drużynie? Od obrońcy na pewno oczekiwano by po prostu solidnego występu. Od napastnika oczekuje się, że w mig... No i zaczął nam się ten mecz, proszę Państwa. To będzie dla nich szansa na objęcie prowadzenia. Masz rację, kiepska interwencja bramkarza, słuszny rzut karny. Słusznie zdejmuje z zawodnika z boiska, który ma na swoim koncie już żółtą kartkę. To motyw. Jest szansa. Jest! Tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyku. Piłka w pole karne, są tam koledzy. Zupełnie nieudany ślizg, niebezpieczne to było. Menedżer wyraźnie manifestuje swoje niezadowolenie z sezonu, a wyglądają, że naprawdę są w formie. No i jak spisał się w swoim pierwszym meczu w nowym klubie? Bardzo dobra. Przed nami bardzo interesujący spektakl, na który zapraszają Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Czwórką z tyłu, Jasz piątką w środku, z jednym napastnikiem na szpicy. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali. Szansa na objęcie prowadzenia. Pierwsza bramka w tym meczu i mam nadzieję, że nie ostatnia. Dobra dyspozycja strzelecka zawodników z pierwszej linii to podstawa, a tu możemy spodziewać się jeszcze wielu świetnych... Dobry występ do przerwy. Jego bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie. Ma trochę miejsca na strzał. Menedżer wyraźnie manifestuje swoje niezadowolenie. Robi się niebezpiecznie.
tej pozycji może uderzyć. Prostopadłe podanie, uda się je przejąć. Kut. Na dobrą okazję do strzału. Gol! W końcu mamy przebudzenie. Może jeszcze nie wszystko stracone. Nadal jeszcze sporo do odrobienia. Zadanie z gatunku tych ekstremalnie trudnych. Ale kto wie, nie takie powroty już widzę. Genialne podanie. Ma czas i miejsce. Jest groźnie, może strzelać. Gol! Mecz właśnie się zakończył. Natürlich Borrello durch die fünfte gelbe Karte. Ansonsten haben wir alles an Bord. Castaner war mal angeschlagen. Miło mi powitać Państwa. Wita Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Oznacza dość ofensywną taktykę. Napastnicy, zwłaszcza boczni. Ma miejsce, żeby zacentrować. Szansa! Ta wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Ma trochę wolnego miejsca do oddania. Jest okazja. Jest! Strzela! Ależ go wypatrzył. Świetne podanie za plecy rywali. Przenieśli grę z własnego pola karnego. No, będzie gol. Jest! Siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Pójdzie dwie bramki do nieprzelewki. Wydatnie pomógł. Może ten strzał zniszczy. Und ja, wie gesagt, ein wirklich bitterer Nachmittag für alle Beteiligten. Strzela! To może im dać prowadzenie. Czy będzie prowadzenie? Wspaniała obrona, było bardzo groźnie. Fantastyczny refleks, wszyscy widzieli już tę piłkę w siatce. Uderzenie w stronę bramki. Bardzo ładne podanie, piłka za... Bardzo dokładnie, wprost za plecy obrońców. Gol! I rozpoczynamy drugą połowę meczu. Ładnie grają. Taka klepka w języku piłkarskim. No. Jeśli strzelą, zmniejszą stratę bramkową. Gol! Rewelacyjnie to zrobili. Kibice szaleją. Wynik 2-1. Jeszcze o niczym nie przesądza. No i strata piłki. Ale strzał! 20 minut meczu przed nami. Nieprawdopodobne! No znakomicie przeniósł nad poprzeczką. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Dobra okazja. Dobra interwencja bramkarza. To był mocny, trudny strzał i gdyby to wpuścił... Mecz właśnie się zakończył. To był na... Wie bereitet man sich denn auf so einen Gegner vor, wenn man weiß, okay, die spielen unterklassig, die müssten eigentlich schwächer sein als wir auf dem Blatt Papier, aber wie bereitet man sich konkret vor, ohne dass man die unterschätzt?